wszystkim. Najgorsze ze wszystkiego były te ciocie. Biedaczki płakały z radości. Ciocia Nuna jest najbardziej całująca. Miękka i puszysta, ale te życzenia, wszystko się kręci koło dziecka. Te ciotki mają wciąż bociana na myśli, jak żaby. To prawda. Ach, jak miło sobie odpocząć. Proszę cię, włóż te kwiaty do wody. Ale wszystko odbyło się właściwie. Nastrój, goście. Zabrakło tylko tego ściśniętego serca, jak przy pierwszym moim ślubie. No cóż, dusza ludzka jest jak ta mysz wpadająca do pułapki. Gdy posłyszy zatrzask, zaraz ucieka, jakby się przestraszyła. Perspektywa małżeństwa to nuda, koniec zabawy. Przesadzasz. Małżeństwo daje spokój, wspólne mieszkanie. Mam przekonanie, że małżeństwo przynosi nieszczęście ludziom zakochanym. Tylko takie jak nasze ma rację bytu. Wolność, swoboda. Jestem kobieta z przyszłością. Zamiast białej sukni, różowa. Białe suknie są jakieś ponure, mają coś z męczeństwa, procesji. Różowy tiul to co innego. Zauważyłeś, że pomyliłam się składając przysięgę. Powiedziałam, że ślubuję ci w miarę posłuszeństwo i miłość. Bo przecież my się wcale nie kochamy. Jesteś tego pewna? Wiesz, powiem ci szczerze. Gdy wujek Felix przepisał mi majątek pod warunkiem, że się z tobą żenię, poczułem do ciebie antypatię. O, to tak jak ja do ciebie. Dziś jest trochę inaczej. Gdy cię bliżej poznałem, zauważyłem, że umiesz mężczyźnie uszanować człowieka, a nawet sprzymierzeńca, przeciw tym wszystkim krewnym, którzy chcieli nas jak parę kur zamknąć w kurniku i pobłogosławić. No i jesteśmy małżeństwem. To tak jak ja szybko poczułam po swoim pierwszym ślubie, że w małżeństwie nic nie jest dla przyjemności. Zaczynają się uwagi, awantury, nauki. Gdy ja chcę iść do kina, on mówi, że pieniądze przeznaczył na dentystę. A jak chcę kupić kolejny kapelusz, to mówi, no przecież dwóch naraz na głowę nie włożysz. Ja chcę cieszyć się życiem, on chce świętego spokoju. No tak, takie tam. Ja chcę rozmawiać, on milczeć. Ja chcę nosić perły w uszach, on watę. Nie wierzę w mężów. Myślę, że ja mógłbym tak się gwałtownie zmienić, zostawszy mężem? Ale ty byś nigdy nie został mężem. Ale przecież jestem. Tak na papierze. Czy ty wiesz, co to znaczy być mężem? Oto ja zbliżam się do ciebie, wesoła, zalotna, pachnąca, w nowym kapeluszu i pytam, czy nic na mnie nowego nie zauważyłeś? A ty na to, pryszcz ci się robi na nosie. O, takie to są sprawy w małżeństwie. Tacy są mężowie. A gdzie są te idealne żony? Niejedna potrafi nieźle życie zatruć. Być może, ale to się w oczy nie rzuca. Wasz ideał kobiety to żona miła, uśmiechnięta, dogadzająca mężowi. Powinna wiedzieć, że między kobietą a mężczyzną jest zasadnicza różnica. Że jemu wolno wszystko, a jej bardzo mało. Że dla szczęścia mężczyzny żona powinna się poświęcić. Przesada. Przesada. Wiesz, ja się zastanawiam, skąd ty się taki wziąłeś. Ale chyba już wiem. Ty jesteś ktoś. Ty nawet nie musisz tego okazywać. Ale ja cię rozumiem. To taka nasza tajemnica.
Weź mnie w objęcia, tylko uważaj, żebyś mnie nie zdusił, nie uszkodził. Tyś taki silny, męski, mój Salomonie. Ach, powiedzmy, że ja żywię nadzieję, że jeszcze uwiedzie mnie i uwiezie prawdziwy Maharadża. Tymczasem można nadzieję zostać ojcem i przekaże komuś wczesną łysinę i artretyzm. Dużo mówi o urokach macierzyństwa. A cóż może bardziej zirytować kobietę? No, ale my to co innego. Mariusz Blank, pacta confenta. Proszę cię tylko o jedno. Nie wywołujmy skandali, żeby się ludzie nie litowali. Zachowajmy pozory. Niech wszyscy myślą, żeśmy dwa gołąby. Chciałem cię o to samo prosić. Nie dajmy o sobie mówić. Zrobię ci koktajl. No, super. Zdrowie naszej swobody. A cóż to znowu? Żartowałem. Proszę państwa, przecież pan starszy pan z Mazowieckiej. No, proszę. Moje drogie dzieci, przepraszam, że przychodzę, ale chciałam was jeszcze zobaczyć przed moim wyjazdem i uściskać. Właściwie to nie powinnam państwu w takich chwilach przeszkadzać. Ja też tylko na sekundkę. Bardzo ładne gniazdko. Powinno tu być wesoło i wrzaskliwie na przyszły rok. No, całujcie się dalej tak, jakby mnie nie było. Inaczej uciekam. Ależ nie, ciociu, proszę zostać. No jak tak mnie prosicie, to jeszcze zostanę, tylko się nie krępujcie, ciotki. Ja się tak cieszę, jak widzę taką parkę. No nie krępujcie się, starej ciotki. Robercie, pozwalasz, żeby twoja żona siedziała na fotelu? A kolana twoje są od czego? Amo, tu jest twoje miejsce. Ja wolę na fotelu. Kolana są za blisko Roberta. To utrudnia konwersację. Może ciocia pozwoli mi papierosa? Tyś dziecko, nie powinna palić. I w ogóle zważaj na zdrowie. Jedz za dwoje. Nie wolno ci skakać, broń Boże. Żadnych dancingów. Nic nie dźwigać, bo to nigdy nic nie można wiedzieć. A jak co nie tak, to jak w dym do cioci. Ciocia da rady, wskazówki, a na chrzciny mnie zaprosicie? Ależ ciociu, co za myśl? Nie ma nic innego ciocia nam do powiedzenia? Ależ Robercie, wierzaj, to jest jedyny węzeł. Wprawdzie krzyczący, ale węzeł. Gdzieżby inaczej ludzie wytrzymali ze sobą? No dziwię się, że ty tego nie rozumiesz, bo inaczej to jedno do lasa, a drugie do sasa. A tak jedno do sasa, a drugie do lecznicy, dla położnic. To taka przyjemność? No, nie gadaj tak. Życie nie jest dla przyjemności. No to po cóż dawać to życie, które nie jest dla przyjemności? Wróbel wie przynajmniej, że wychowuje młode dla radości życia. A ja po cóż mam wprowadzać to biedne stworzenie na padł płaczu i przykrości? Moja droga. Między przyjemnością i przykrością jest jeszcze trzecia rzecz – obowiązek. Nie zapominaj o tym. No. I co? Moje dziecko. Moje. Coś się ciocia tak spieszy. Niech ciocia zostanie jeszcze. No to jeszcze zostanę, jak mnie prosicie. Zobaczysz, jak będziesz to maleństwo kochała. Prawda, Robercie? A tę radość, a te kłopoty,
a te zmartwienia, nigdy chwili dla siebie. Ale w ten sposób przynajmniej wie się, po co się jest na tym świecie. A co tam takiego stoi w kącie? To twój parasol? Tak. Ładna robota. Ja wiem, to teraz modne. Piękny. Ale ty jesteś rozumna kobieta i ty tego nosić nie będziesz. Ależ będę, jak będzie niepogoda. Nie chcesz wierzyć na słowo, to ci wytłumaczę. Otóż młoda mężatka nie powinna nosić takich potworków z głową buldoga na rączce. Sama nie wiesz, kiedy się zapatrzysz. To bardzo niebezpieczne. Twoja babka miała taki wypadek. Ciągle jeździła na spacery ze Stangretem, a potem dzieciątko wypisz, wymaluj podobne do niego. Zapatrzyła się. Robercie, nie dawaj jej tej parasolki. Bo Anusz urodzi się dziecko podobne do rączki parasola. No, nie żartuj sobie, psownico. Robercie, daj mi papierosa. Widziałam, że masz nowego szofera. Tak, to Anglik importowany. Prawdziwy gentleman, bardzo go lubię. Wspaniały mechanik. Brat Lorda Willow, coś tam. Teraz musi żyć z własnej pracy, ale jak jego starsi bracia zejdą z tego świata, to on będzie lordem. To dobrze. Będzie wasze dzieci uczył porządnej, salonowej angielszczyzny. A ty ze służącej jesteś zadowolona? Bardzo, tylko ciągle koty drze z tym szoferem. Koty to się same drą na dachach, oni to się całują. Robercie, no co ty mówisz, to jest porządna dziewczyna. Coś mi się wydaje, że ten twój Archie będzie kością niezgody między nami. A może kością i zgody, no ale teraz już naprawdę uciekam. Do widzenia najdroższy. Ależ ciociu, no do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy za wizytę. Co się stało? Co to oczy mówi? Czerwone, co się stało? Nic, proszę jaśnie pani. No mów. Nic, ale ten Archie. Przynajmniej w dniu ślubu państwa by mnie dokuczał, niby lord, to taki niedelikatny. Co ci zrobił? No nic, ale wczoraj pocałował mnie, wszystkich, jak jakąś pierwszą lepszą. No, moja droga, być pierwszą i w dodatku lepszą, to nie byle co. Nie ma co żartować, to bezczelność, musisz mu powiedzieć, Robercie. To raczej ty, będzie taktowniej, Terenia jest twoją służącą. A dzisiaj był jeszcze bardziej niedelikatny. Tego mu nie daruję. Pocałował przy wszystkich Bronkę, służącą z tamtego domu. Mówił, że to z grzeczności. Niech mu pan nie wierzy. To zły człowiek. Ale co za szofer. Tak mnie zmęczyła ta ciocia. Chodź, pójdziemy na spacer. Idź sama. Ja muszę odpocząć. To pan listonosz? Coś tam nowego? A ja? Widzisz? Czyj to głos? To ty? Tak, to ja. Widzisz, co potrafi kobieta, która kocha? No, pocałuj się raz w życiu z listonoszem. Ty nie zdajesz sobie sprawy z tego, co chciałaś zrobić. Co będzie, jak moja żona wróci? Ja cię nie mogę tu przyjmować. Potrafię się błyskawicznie przeistoczyć w listonosza. Miałam tę rolę w teatrze i kostium też z teatru. Pamiętaj, piesku, że wszędzie cię dopadnę i zmuszę, byś był szczęśliwy. Nie można powtarzać ciągle tego samego. Pamiętaj, że cię kocham, że jesteś moim. Gdyby to słowo miało wartość polskiej dawnej marki, byłbym milionerem. Posłuchaj, przyszłam powiedzieć, że masz ze mną spędzić dzisiejszy wieczór i noc.
Jak nie, to nie. Jak listonoszowi przystoi, przyniosłam list do pani. Zgadnij, co jest w środku. Ojej, wielkie rzeczy. Twój list do mnie. Żona ma prawo znać listy swego męża, szczególnie gdy są o niej. Oddaj to natychmiast. Nie myślałam, że jesteś zdolna do takiej perfidii. To świństwo. Gdy to pisałem, nie znałem bliżej mojej żony. A zresztą, moja żona jest taka mądra, że gdyby nawet przeczytała, to się tylko roześmieje i podrze go. No nie, patrzyłem tak brzydko. No, ktoś przyjdzie dzisiaj do swojej Doli, która nie chce być sama. No już dobrze, prawda? Dolasz moja, Doli, idź już. Ani mi się śni. Bardzo dobrze tu się czuję. Oszalałaś. Pozwól, muszę wykorzystać, wypróbować tą kanapę, ale nasza większa. Takiej otomanki, jak ta nasza różowa, nie ma na świecie. Sam mówiłeś przeszłego roku. Idź już, Doli. Błagam cię, Doli, nie urządzaj przedstawienia. Idź już stąd. Rzeczywiście, dosyć maskarady. Zdejmę z siebie to wszystko, bo mi gorąco. Ale to za wiele, opamiętaj się. Lada chwila ktoś przyjdzie. Pójdę zaraz, ale dasz słowo, że przyjdziesz dzisiaj tam, gdzie już wiesz. Dlaczego właśnie dziś? Zależy mi. Jak nie, to zostanę tu. Cóż mi się stanie? Twoja żona prędzej czy później tak się dowie. Przecież jej nie kochasz, jak mi wiadomo. I ona ciebie też nie kocha. Boże, z tym kochaniem. Obrzydziłaś mi te słowo. Ono się lepi jak stary banknot. Czy jest coś dla mnie z poczty? Nie, nie, to listonosz pieniężny. Wyjdźmy na korytarz. Ale po co na korytarz? Amo, najdroższa, wyjdź na chwileczkę. Cóż za zabawny listonosz. Ktoś się przebrał, czy co? Jest, jaki jest grunt, że przyniósł pieniądze. To dobrze, właśnie się przydadzą. Zaraz, najdroższa, ja muszę przeliczyć. Idź do swego pokoju, zaraz ci przyniosę. Jezus Maria, z tymi kobietami. Dziękuję, nie chcę już żadnych pieniędzy. A teraz już. Idź, zabieraj swoją torbę i marsz stąd. Więc przyjdziesz, daję słowo, inaczej zostanę tu i zrobię awanturę. Wszyscy się dowiedzą. Daję słowo, ile chcesz słów, tylko idź już. Ona jest zdolna do wszystkiego. Muszę z tym skończyć. O, Archibald. Witam. Niech Archibald, proszę siadać. Może drinka? Thank you, sir. Jak tam radiator? Mamka już się? All right, ale ja panu nie dam. Bo tak. Bo tak jeździ. Po tych na zakrętach. Mokrych zakrętach, że już rano myślałem, że nie będzie ślubu, tylko karambol. Mój brat, Lord Willow, ma teraz te motokary. Jak nie będzie tak zimno, jak nie będzie tyle złych dróg i nie będzie tyle kobiet, to ja pojadę do szofera na mojego brata. To Archibald tak nie lubi kobiet? Pan wie, jak taka ciekawska baba może wyskoczyć, zagrodzić drogę i już. A ja nie mam serca, żeby babę przejechać. Ale nie mam też serca, żeby nie zatrzymać się koło kobiety i jej nie zaczepić. I przez to straciłem już nie jedną noc, którą mogłem przespać spokojnie. Tak więc Archibald mówi, że może pojedzie do swojego brata. A nie żal będzie Archibaldowi mnie opuszczać? Przecież myśmy też jak bracia. Ale teraz mam do Archibalda wielką prośbę. Ale w zaufaniu, z pełną dyskrecją. Proszę mówić z mostu. Jak jedzie pan autem, to może przecież pan zjechać
z mostu do rzeki. A jak mówisz, to nie? Jest taka rzecz. Ja dziś muszę być w mieście w celu zaoszczędzenia sobie wielkich nieprzyjemności. Muszę. Wiarczy, że czasami trzeba coś dla kogoś zrobić. Dla kogoś tak, ale dla kobiety nie. Tu nie chodzi o kobiety. Ja muszę wyjść z domu o 10 i wrócić o 11. I ja wyjdę z domu o 10 i wrócę o 11. Muszę wrócić, a jednak nie wrócę i zostanę na mieście. Za to Arczy wejdzie bocznym wejściem do mojego pokoju, pochodzi trochę, byle nie za głośno, i położy się spać. Może Arczy nawet sobie trochę chrapać. O nie, nie, nie. Ja nie chrapię. Ja nigdy nie chrapię. Więc Arczy nie wyjdzie z mojego pokoju, dopóki ja nie wrócę. Pani, moja żona jest zmęczona po ślubie i chce spać. Chodzi o to, aby wiedziała, że ja jestem w domu i nie bała się być sama. Olgaczej, olgaj. Ja wiem, Marcie, żeś ty mądry chłopak i wybawisz mnie z kłopotu. Dziękuję. Ale co będzie z autem? Jeszcze go ktoś ukradnie. Przecież Mercedes zostanie sama, ale ja wykręcę z niej jedną małą śrubkę i Mercedes nie ruszy z miejsca, jak ten uparty osioł. No chyba że przyjdzie złodziej kieszonkowy i schowa ją do kieszeni. Jaki Arczy mądry. Szofer musi mieć głowę za siebie i za pana, ale pan musi mieć many za szofera i za siebie. Wyobrażasz sobie, że chciałam iść na spacer, nie ma nigdzie mojego parasola, pada deszcz, był tu ten z głową buldoga. Nie wiem, może Arczy widział. Kobiety często coś gubią, parasole, klucze. Czy Arczy jest żonaty? Nie ma tam, ani trochę. Tak myślałam, bo zwykle mężczyźni tak mówią, jak są zdenerwowani. A zresztą ja widziałem głowę buldoga z parasolem. Ciocia niosła przez ogród. Ciocia naturalnie porwała parasol ze strachu, że ja... Nie, no to głupie. No, ale ja muszę jednak państwa pożegnać. Na kolacji dzisiaj nie będę. Sorry, jestem zajęty. Czy Arty pamięta, co ja mówiłem przedtem? Pamiętam, sir. Co? To biznes między nami. A madam nic do tego. On sobie za wiele pozwala. Impertynent. Wybacz mu. To Anglik. Może ma swoje wady, ale za to jest bez zarzutu jako szofer. Wspaniały mechanik. Każdy ton w motorze wyczuje, każdą zmianę dosłyszy. Leży pod tą Mercedes godzinami. Wszystko umie. Chodzi koło tego auta jak kochanek. Jeżeli szofer może chodzić koło auta jak kochanek, dlaczego by kochanek nie miał chodzić koło kobiety jak szofer? A, piszesz list? Do kogo? Do pana Pytka. A miało nie być żadnych pytań. Do kogo piszę, to piszę. Tak zapytałem, nie myśl, że byłem ciekaw. No skoro tak, to ci powiem. Piszę do cioci Elwiry. Wychodzisz? Tak, tylko pytam. Tak, kochanie. Będę o 11 w domu. To jest mi obojętne. Chodzi tylko o zachowanie przyzwoitości. Ja dzisiaj pójdę wcześniej spać. Jestem zmęczona. Postaram się cicho zachowywać, żeby cię nie obudzić. No dobranoc. Dobra. Dzisiaj się nie zobaczymy. Halo, tak to ja. Jure? Bardzo mi miło. Owszem, coś taki ciekaw, kuzynku. No, jestem chwilowo sama w pokoju. Co ty mówisz?
Radża Gwalpuru? Mój Maharadża już jest? Jutro jedzie. A to nieszczęście. No to okropne. Nie mogę być dzisiaj, a przecież muszę. No jak to dlaczego? Już go nie zobaczę. Nie, nie żartuję. A zresztą cóż mnie to obchodzi. Do widzenia, Jureczku. No, dobrej zabawy. Jaśnie pani czego potrzebuje? Wodę puścić w łazience? Nie pójdę jeszcze spać, jestem taka zmęczona. Jaśnie pani zmęczona, a nie chce iść spać? Tak, zmęczona tym ciągłym odpoczynkiem. Jaśnie pan wyszedł? Tak, poszedł po krople dla mnie. Zaraz wróci, albo jak nie znajdzie, to pójdzie dalej. Głowa panią boli? U mnie też. Biednaś ty, to pewnie przez te zatargi z szoferem. Kiedy on taki impertynent? Dziś znowu powiedział, że kiedy gwiżdżę jadąc, to zawsze na kobiety. A kiedy chwaliłam dom państwa, to on, że go tylko obchodzi, czy kurczaki w śmietanie będą dziś na obiad. A potem pokazywał taki strasznie nieprzyzwoity taniec, że nie wiem. I wziął do tego Broncię. Jaki to taniec? Także jej nie widziałam. Tej Brąci to tak się kazał przelewać przez ręce. Ona do tego jedyna. Tereniu, już ja widzę, co w trawie piszczy. Ty się w nim kochasz po prostu. Ja? Ja, proszę pani, ja się kocham w mężczyźnie? Do tego się nie godziłam. Odprasowałam piżamkę. Dobrze, dobrze. Proszę 11269. Halo i tato, ty? Tu Ama. Proszę cię, zrób mi tę przyjemność i przyjdź. No, jest dopiero dziewiąta. No, ciebie jedyną mam, tu jestem sama. Co? Wytłumaczę ci to później. No, nie możesz wyjść te parę kroków? Mężczyźni na ulicy, no przecież nie tacy straszni. Przekonasz się o tym, jak wyjdziesz za mąż. Później służąca cię odprowadzi. Ach, wypada, nie wypada. Więc tak, ślicznie. No, czekam. Tereso, zrób czarnej kawy. Przyjdzie jeszcze panna Ita i przynieś te cukierki z salonu. Wyobraź sobie, przyszłam sama. Mężczyźni jacyś stali na rogu. Gdy przechodziłam, jeden rzekł do drugiego głośno: dobranoc. Czy myślisz, że to był jakiś dwuznacznik? Skąd? Skąd? Nie wypada, że tu przyszłam, prawda? Że nikt o tym nie będzie wiedział. Zresztą zaraz pójdę. No. Opowiadaj teraz. Musisz być szalenie szczęśliwa. Napijmy się kawy i wszystko ci opowiem. Wszystkiego nie opowiadaj, tylko w miejscu, skąd się wszystko zaczęło. Ach, ty głupiątko, na ślubie byłaś. Wiesz, jesteśmy teraz w nowym, urządzonym przez ciocię Elwirę mieszkaniu, tak zwanym gniazdku. Jest nam tu miło i przyjemnie. Za miesiąc wyjeżdżamy do naszego nowego majątku. O, dziękuję, Tereso. Teraz Robert poszedł do miasta. Ja się nudzę i wezwałam ciebie. Od kilku godzin po ślubie już się nudzisz? Ale nudzę drugich. Wiesz, co do nas, to nie rozumiesz, bo nie wiesz wszystkiego. Ale tobie powiem, bo jesteś mi jak siostra. Otóż nasze małżeństwo jest fikcyjne. Mariaż blank. Polega na wspólnych korzyściach, wzajemnym szacunku, ale też i swobodzie. Wiesz, moje pierwsze małżeństwo nie było udane. Zanim uzyskałam jego unieważnienie, minęło 2 lata, zmarnowane 2 lata młodości. Bo wiesz, mąż dla kobiety to jak macocha. Dlatego Roberta postanowiłam trzymać na dystans. Tak. Mąż to nie dla kobiety.
Moja Anno, tylko się nie zdziw, że się pytam o takie rzeczy. Wszak to prawda, że łatwiej jest o kochanka niż o męża? Tak to się tylko wydaje. Powiem ci z własnego doświadczenia, że prawdziwy kochanek jest już z reguły zajęty. A taki typowy mąż to do nikogo nie należy, bo nikt go nie chce i wakuje. Jest to posada do objęcia i ucałowania. Mówiono mi, że ty panu Józefowi bardzo dokuczałaś. Może i dokuczałam. Jemu wszystko dokucza. Życie, Polska, wiatr, żołądek, sumienie. Przysięgałam sobie, że nigdy więcej za mąż nie wyjdę. I żeby nie ten wspólny majątek, wiesz, zawsze to coś. A poza tym Robert jest miły, dobrze wychowany. I sama nie wiem, gdyby nie był moim mężem, bo on mi się nawet podoba. Tak, mąż to jednak straszne słowo. Biedna moja, coś ty przeszła. O, bardzo się do Józefa rozczarowałam, bardzo. Gdy byliśmy w Egipcie, on nie interesował się w ogóle zabytkami. Gdy ja zwiedzałam piramidy, groby kalifów, on wolał spać. Na szczęście porobiłam ciekawe znajomości i mówiłam o tym mężowi, ale on nawet zazdrości nie okazał. Irytuje mnie, kiedy mąż nie jest zazdrosny. Ale innym razem, kiedy nie chciałam mu usiąść na kolanach, zarzucił mi brak kobiecego temperamentu. Oj, krępujesz mnie tymi opowiastkami. A cóż ja takiego mówię? No pora dorosnąć do takich tematów. O, nie dobijaj mnie jeszcze ty. Wystarczą mi przytyki ciotek, że mam 30 lat. Przecież wiem, co to być panną, kiedy siostry i koleżanki są zamężne i wyśmiewają się ze mnie, że dbam o jedyny swój skarb, czystość myśli i serca. Moja ty przyjaciółko, już ci nic nie powiem, ale bardzo cię lubię. To ja przepraszam za takie ponure myśli. O, taka śliczna pościel. Łóżko takie wąskie. Powiedz mi, czy to prawda, że mężczyźni pogardzają kobietą, która wyjdzie za nich bez ślubu? To jest, odda im się? Czy jak tam? Wprost przeciwnie. Skąd? Mężczyźni pogardzają tylko tą kobietą, która na nich nie zwraca uwagi. To pewnie pan Robert, bo ja uciekam, nic tu po mnie. On by nie pukał, ma przecież klucz. To pewnie jacyś mężczyźni, pewnie ci zostali na rogu, przyszli za mną. Mogą być z tego nieprzyjemności, ale przecież to nie moja wina, że tak zwracam uwagę. Muszę mieć widocznie coś takiego. Nie, to nie on, już się zdenerwowałam. Lecisz. Bo czegoś takiego o mężczyznach uczyły nas zakonnice w Sacré-Cœur. Mówiły, że w każdym z nich siedzi szatan, że są pełni podstępów. Nie śmiej się. Myślisz, że nie jestem warta, aby ktoś za mną chciał pójść na trzecie piętro? Ładna z ciebie przyjaciółka. Tak mnie rozbawiłaś, że zapomniałam o najważniejszej rzeczy, swoim zmartwieniu. Ty i zmartwienie jesteś po ślubie. I zamiast się cieszyć, to czymś się martwisz? Tak się fatalnie złożyło, ale ty możesz mi pomóc. No, zależy w czym. Są rzeczy, na których się nie znam i nie chcę nic wiedzieć. Nie zapominaj, że jestem panną. A ty ciągle tylko o tym. Co byś zrobiła, mając wybór? Noc poślubna czy maskarada, na której ma być radża? Prawdziwy Hindus. Ty się pytasz, oczywiście, że wybrałabym noc poślubną, o, spędzoną na maskaradzie. Zresztą, czy ja wiem, co to jest noc poślubna? Powiedz mi, czy to jest takie szczęście? No dobrze, pogadamy. Otóż jest tak. Jeśli się kocha, to może być nawet bardzo... O, już czuję, że za dużo powiesz. Nie chcę.
Ja dobrze wiem, że wy mężatki zazdrościcie pannom tego, że są jak kwiaty i chciałby z nas zedrzeć ten brzoskwiniowy puszek. Sama nie wiesz, czego chcesz. Zdałby ci się mąż, bo zbyt wielką wagę przywiązujesz do tych rzeczy. Ale teraz ważne jest, co ja zrobię. Jedyna w życiu okazja. Więc, wiesz, do Indii na pewno nigdy nie pojadę. Wszystko przez te głupie konwenanse. I nic nie rozumiem, ale powiedz, może będę mogła pomóc. Jest tylko dziś w Warszawie BIM Urwana Peruka w misji dyplomatycznej. Będzie też na maskaradzie. Od dawna mam na nią zaproszenie. Ach, o tylu rzeczach chciałabym z nim porozmawiać. O Tagorze, o Kamasutrze, o nauce miłości indyjskiej. A tak, siedź w domu i idź spać. Mam cudowny domino w złote smoki i złotą maskę i muszę zostać w domu i nikt mnie nie zobaczy. Ale w masce i tak by cię nie rozpoznano. Ależ i to Radża poznałby mnie po oczach. No a twój mąż? On na pewno już nie przyjdzie? No, może mogłabym iść, ale jemu byłoby przykro. A poza tym przyrzekliśmy zachowywać pozory. No to ubierz się i chodź, przecież on się nie dowie. No to tak to tylko się mówi. A jak zapuka i poprosi o coś? O co? No nie wiem, o papierosa, o aspirynę. Nie chcę zaczynać od nielojalności. A poza tym i tak już jest za późno. Mam myśl. Bo jeśli ten Maharadża jest tobie pisany, to podobno wszystko jest nam pisane. Ale się człowiek czasami musi dopisać. Idź na tę maskaradę. Mówisz, że on nie wyjdzie? Więc ja się ubiorę w twoją piżamę i czepek, położę do łóżka i będę spać za ciebie. Gdyby twój mąż zażądał czegoś w nocy, to mu podam przez szparę. Moja złota, ale ty jesteś pomysłowa. Ja cię mogę nawet zamknąć na klucz dla pewności. Wiesz, super. O, cudnie ci w tym moim czepku. A tobie w masce? Co za prześliczny szlafroczek. Z kim tak rano rozmawiałaś? A miałeś się nigdy nie pytać. Słyszałam głos kobiecy, więc myślałam, że można. Tym razem jeszcze ci powiem. To była moja przyjaciółka Ita, koleżanka z klasztoru. Co za oryginalna wizyta tak rano. Przyjaciółce wypada zawsze przyjść. Ona chce się dowiedzieć, czy jestem szczęśliwa. Coś niedobrze wyglądasz. Jakaś zmęczona, niewyspana. Źle spałam. Za dużo było kwiatów w pokoju. Tak, w sypialni powinien być jeden kwiat. Kobieta. O, w gazecie napisane, że ten Radża, o którym mówiłaś, był wczoraj na jakimś rewizjonie. I co ty na to?
Nie, ja go poznałam kilka dni temu. Nic nadzwyczajnego. Namiętny Azjata? Skąd? Ma brzuszek i chytre oczka. Nie wie, kto to Tagore. Próbował mnie zabawiać opowieściami z historii Polski. Mówił, że Kościuszko zginął w walce z Turkami na kopcu Kościuszki. I namawiał Polaków, by mieli dużo dzieci. Ja też jestem zły. Mogłem lepiej spędzić dzisiejszą noc. Miałem koszmarny sen. Śniło mi się, że oplatał mnie boa. Że mówiłem komuś, nie kocham cię, zostawcie mnie w spokoju. A ten ktoś odpowiadał, ja jestem twoim spokojem. Z trudem się obudziłem. Powiem ci, bo jak jestem smutna, to mówię prawdę. Mogliśmy lepiej tę noc spędzić. Moja śliczna. Zaczynam sobie czuć tę łaskę stanu, o której mówiły ciocie. A kto to tam tak grzewnie śpiewa? O, to moja przyjaciółka Ita. Nie chciała jeszcze dzisiaj odejść. Jest jakaś dziwna dzisiaj. A to panna młoda? Tak, ma dobre ze 30 lat. Chętnie bym ją zobaczył. Bardzo brzydka? Skąd? Ładna, odstrasza tylko mężczyzn tym, że jest niewinna do przesady, chociaż zaprząta ją myśl o zamąż pójściu. To musi być cacko. Tak, to takie miłe, ładne stworzonko. Musimy ją wyswatać. Pójdę do niej. Może ją namówię, żeby wyszła z sypialni. Śpiewa jak żaba. Przyszedłem prosić o moją dymisję. Co znowu? Zwariował Arci? Coś się stało? Ktoś przejechany, awantura z policją? I have... Dowiem się, czy nie? I have nothing more to say. Podziękowałem, kropka. Żadna kropka. Pogadamy później, teraz śniadanie. Wiesel? Żadne śniadanie. Ja nie żartuję. Wyjeżdżam o 12. And time is money, czas to pieniądz, choć nienotowany w Szwajcarii. Coś się stało, diabła? Ja nie wiem. Ja nie wiem, ja... Diabła, ja nie wiem, co się stało. Słuchaj, Arci, tyś się upił. Siadaj, pij herbatę. To ci dobrze zrobi. Kiedy ja się miałem upić? Pana pokoju, gdzie była tylko wódka francuska? Proszę o książkę służbową. Wyjeżdżam o 12 w południe. Gdzie chce Arczy jechać? Never mind. Tam na pewno nie odjeżdża żaden pociąg o 12. To znaczy wsio równo. Arczy, powiedz proszę, żądam. Coś się takiego mogło stać? Czy to twoje dziwne zachowanie ma związek z dzisiejszą nocą? U nas w Anglii jest takie przysłowie. Nie zadawaj pytań, a nie będę musiał kłamać. Mów natychmiast. Nie doprowadzaj mi do desperacji. Coś się mogło stać, że nie możesz mi powiedzieć. Nie, nie, idę do widzenia. Arci, ja muszę wiedzieć, moja żona powiedziała ci coś przykrego? To nie. Czyżby? Jestem. Co jest? Co jest? Ratujcie mnie wszyscy. Powiedziałem wszystko. Goodbye. Zaraz. Jakże wszystko? Przecież straszna rzecz. Zawołam panią. Tylko nie panią. Tyś się ośmielił wejść do mojej żony? Mnie się nie śniło ośmielić. Mnie się śniło spać. Ja... się krokiem nie ruszyłem z pokoju. Wykonałem każde pana polecenie. Chodziłem, umyłem się. No więc o co chodzi? Mi o nic nie chodzi. Nie chodzi o świadectwo. Ja jako dżentelmen dłużej nie mogę już zostać pod pańskim sufitem. Dachem. A, no jest dachem. O, i jeszcze kwestia garaży. Biznes jest biznes. Należy mi się za 30 litrów gazoliny
i to, co zapłaciłem za przejechane przez pana Doc psy. Dobrze, zaraz wszystko przyniosę, gdyby to wszyscy diabli. Czy Archibald czeka na coś? Po co mówić, madame? Zostawmy to tym, którzy nie wiedzą, co z ustami zrobić, bo my wiemy. Co Archibald mówi? Nie rozumiem. Kobieta nie rozumie w dzień tego, co bardzo dobrze rozumiała dzisiejszej nocy. Ja to wiem. Ja nie mogę dłużej tutaj zostać. Ja lubię spać spokojnie. Madam też może być całkowicie spokojna. Mój brat Lord nie dowie się o niczym. Ja jestem dyskretny. Czy Archibald miał wypadek? Boli go głowa? Może zatelefonować po doktora. Jestem dżentelmen i już o wszystkim zapomniałem. A może Archie woził kogoś po nocy i wywalił się do rowu? A co pani nazywa rowem? Niech mi Archie powie wszystko, a ja wytłumaczę Robertowi. A może pani wszystko mówić Robertowi, jak ja już będę za bramą? Ja nie lubię scen. Jakie wszystko? I co to za poufałość Robertowi? A ja nie zaczynałem pierwszy. To pani pierwsza się do mnie spoufaliła. Byłoby dobrze, żeby Archie wyszedł w tej chwili z pokoju po angielsku. Niech się madam tak nie unosi. Ja wiem, że nie zachowałem się dzisiaj w nocy tak, jak pani chciała. Ja wiem, co pani chce. I właśnie dlatego nie mogę zostać. Ja rozumiem, że drugiego takiego szofera tu pani nie znajdzie. Ale ja wiem, ja też byłem zakochany. I powiedziałem sobie, Archie, to nie dla ciebie. Bądź rozsądny. Madam też tak powinna postąpić. A ja muszę wracać do kraju. Proszę nie płakać z tego powodu. No, one kiss na pożegnanie. Robert, Archibald zwariował. Chodź prędko. Cicho, nie krzycz. Zostaw nas w spokoju. Głupi Sam. Jesteś. Proszę o napisanie mi zaraz świadectwa. Dobrze. Co mam napisać? Archibald, świetny szofer, doskonały mechanik, Lord. Dobrze, niech to wszyscy diabli. Proszę, tu jest więcej niż się panu należy. I proszę iść jak najprędzej. Chcę być sam. Thank you, sir. Goodbye, sir. Archie, nie. Amma, nie. Psiakoś, co robić? Co ja zrobiłem? Co tu się dzieje? Co ty wyprawiasz? Co masz taką dziwną minę? Powiedz mi, co to za sprawa z Archim? Mówiłam dziś z nim rano. On coś plecie bez sensu. Daj mi spokój. Mogłaś z nim nie mówić. Ależ ja się tylko pytam, co się stało. Ależ nic. Archie jest, zdaje się, trochę pijany. Zresztą, co mnie to obchodzi? A możeś to ty zwariował? Tak, ze szczęścia. Co za gorycz. No, nigdy nie uwierzyłabym, że możesz być taki. I ja też. Ale co za powód? Trochę się zdenerwowałem, bo Archie chce nas opuścić. Opuścić? A to z panem Bogiem. Zawsze mnie irytował ten niedoszły lord. A poza tym upija się i bałamuci mi Teresę. Naprawdę bałamuci? Czy na pewno? Nie wiem, ale ona go nienawidzi. Tak? A wczoraj wieczór gdzie ona była? Była w domu? Poszła na dancing, wróciła rano, wyglądała jak śledź. Więc to nie to. A ty ciągle o mnie. Chce, niech jedzie. Ja już nie wiem, komu wierzyć. Co jesteś taki rozkojarzony? Wczoraj byłeś miły, uprzejmy. Cóż ja mogę wiedzieć? Spałeś? No tak, spałem. Czy mówiłem coś przez sen? Nie przypominam sobie.
więc uważa, że zachowam się jak. Jakeśmy się umówili, nie masz mi nic do zarzucenia. Nie byłem brutalny, źle wychowany, nie pachniałem benzyną. Musiało to być wszystko, skoro się sam przyznajesz. Nie można ci ufać. Ale powiedz, co ja zrobiłem. Nie wiem. Tyle ci mogę powiedzieć, że zamknęłam drzwi na klucz i dosyć tych brewerii. Zmuszasz mnie do kłamstw. Kłamstwo jest w twoich oczach. W oczach jedynej mądrej, kochanej kobiety. Cóż za wyznanie. A gdyby to i było kłamstwo, czy nam nie wolno? Zapominasz o naszej umowie? Więc to prawda. Powiedz, że nie. Ale co? Ja właściwie nie wiem, o co się pytam. Przepraszam. No, jestem dziś chory, nie mówmy o tym. Wierz mi, jeśli popełniłam jakiś nie tak, bo tylko tyle, to już ciężko za niego odpokutowałam. Nudziłam się jak... Boże, co za cynizm, co za cynizm. Nie znałem cię, kobieto, nie znałem. Nic już nie rozumiem. Oto, co robi się z mężczyzny nazajutrz po ślubie. Proszę pana, Archibaldiego całą noc w domu nie było. Czy to ładnie, żeby szofer nie pilnował garażu, a na dyskotekę ze mną nie chciał iść? Ja takiego domu jak żyję nie widziałam. I szofera, i pan z domu wychodzi wieczorem zaraz po ślubie. Wszystko na opak. Ta moja biedna pani to już z nudów nie wiedziała, co ma robić. I pannę Itę na wieczór sprowadziła, żeby nie być w domu cały wieczór sama. A to ciekawe, co Terenia mówi, to panna Ita była wczoraj wieczór? No jakże, nocnęła przecież panienka u nas. A widać, panie, całą noc teatr urządzały. Bo rano bałagan był, że hej. Pończochy na stole, pantofel na oknie, pudru pełno wszędzie. Ja, proszę pana, podziękuję od pierwszego. To ja Tereni już teraz dziękuję. A co pan myśli, że ze mną tak łatwo? Do końca roku się stąd nie ruszę. A za mną jest Archie i pani. Ależ ja dziękuję Tereni za to, co mi Terenia miłego powiedziała. Teraz już wiem, rozumiem. Chodź już, Ito. Robert wyszedł. Miałaś rację, że nie chciałaś go widzieć. Jest dziś jakiś obrażony. Ale któż to zrozumie mężczyzn? Tu trzeba głębokich studiów. Ja mam pewne wątpliwości co do duszy męskiej. Ale Robert jest dzisiaj jakiś podejrzliwy. Możliwe, że wszystkiego się domyślił. Tylko jakim sposobem? Przyszłam o 7:00, przebrałyśmy się po cichu, potem wróciła Teresa. No a jakże było w nocy? No, coś miało być. Zamknęłam drzwi, słyszałam męski chód po pokoju. No, słyszałam, że ktoś palił. Ktoś palił? No, no. O, może nie. Wszystko mi się plącze. Potem leżałam w twoim łóżku, trochę twarde. Nie mogłam zasnąć, bo księżyc świecił. Ach, miałam cudowne sny. Nie mogłaś zasnąć, a miałaś cudowne sny? No ty jesteś jakaś dziwna. Ty coś kręcisz. Nie rozumiecie, co kręcę. Dziwne rzeczy są na świecie. O, ładne tu kwiatki. No, prawda na stół. Mów, on pukał do ciebie? Nie? No, przecież widzisz, że mnie to nie obchodzi. Dobrze, pukał, dobijał się, cóż z tego? Nie trzeba było iść na maskaradę. Teraz jakieś pretensje do mnie. Naraziłaś mi na dyshonor i jeszcze awanturujesz się. Wiesz, ale ja muszę wiedzieć, zapominasz, że to jest mój mąż. No. A zresztą, co było, to było. No. Śliczna wiosna na dworze. Bardzo mi się podoba wasze mieszkanie. Czy dzisiaj też idziesz na jaką maskaradę? Skąd?
jak ten niby radża, a raczej radca z brzuszkiem, tak rozczarował, mój mąż zyskał wiele w moich oczach. Tak, on jest cudowny. Znam go przecież z waszego ślubu. A zresztą, ja już powinnam właściwie pójść do domu. Dziękuję ci. To ja ci dziękuję. O, a cóż to za stary parasol i karteczka? Ciocia Nuna. Ciocia Nuna przesyła w miejsce skradzionego buldoga paradnie niemodny parasol. No, to teraz trzeba uważać, żeby się Robert nie zapatrzył. No, coś ty taka wesoła. Coś mi się wydaje, że zawiodłam się na twojej przyjaźni. Wy wszyscy coś intrygujecie za moimi plecami. Idę, ale wkrótce znów wrócę. No, nie. Nie, pani jeszcze nigdzie nie pójdzie. Dlaczego pan taki okrutny? Uszanujcie, panie, mój kaprys męski. Chcę wam obu coś powiedzieć. Błagam, niech mnie pan puści. Robert, co ty wyprawiasz? Jesteś źle wychowany. A, rozumiem. Nic nie rozumiesz. Chciałem powiedzieć, nieszczęście czy szczęście. Dowiedziałem się o wizycie panny Ity od Tereni i wszystko zrozumiałem. Domyśliłem się, zrozumiałem. Otóż, upraszając o dyskrecję, chciałem wam obu z wielkim żalem i skruchą powiedzieć, że mnie dziś w nocy w domu nie było. Jak to? No tak to. Musiałem być poza domem. A zresztą i dobrze się stało, bo ciebie, Amo, też nie było w domu tej nocy. Byłeś na maskaradzie, oglądałeś radże, bima, urwana peruka, słusznie tak zwanego, prawda? No tak, byłam na maskaradzie, ale nie wierzę, żeby ciebie nie było. To blaga. Ja mam dowody na to, że byłeś w swoim pokoju. W każdym razie ktoś chodził, pukał, dobijał się do drzwi? Nie, Amo, nikogo nie było. Nie słyszałam. Żartowałam tylko. Więc nie mamy sobie nawzajem nic do wyrzucenia. No chyba tylko to, że ty bawiłeś się jak król, a ja nudziłam się też jak król. Nigdy w życiu tak się nie wynudziłem. Dobrze ci tak. Jak to? Więc pana naprawdę w domu nie było? Tak, panno Ito, a dlaczego pani pyta? Przecież spała pani w łóżku Ammy i miała wspaniałe sny. Tak, i drzwi były zamknięte. No proszę popłakać. Pewien myśliciel powiedział, trzeba stare oczy wypłakać, nim się nowymi zaczniemy śmiać do życia. Do widzenia. Strasznie jestem pani wdzięczny i przepraszam, jeśli Arcie zbyt hałasował w moim pokoju. Umieściłem go tam w obawie przed bandytami. Proszę. Co pan mówi? Arcie? Ten szofer? Tak, ten lord, który mnie zawsze denerwował. Ach, prawda, że to lord. Nie, on wcale tak nie chrapał. W ogóle dziękuję. Do widzenia. To ja dziękuję w imieniu niewdzięcznego Arciego. Dlaczego niewdzięcznego? Nie ma już przedwczoraj, ani nie wczoraj. Jest piękne dziś. Nie mówmy już o tym. I pomyśleć, że byłam zazdrosna dziś rano o ciebie. O kogo? O męża. Ja byłem wściekły jak Otello, więc już nie pytaj. Uciekł i porwał auto. Co? Mówił, że nie wróci. Co ty mówisz? A ty?
to bandyta. A nie mówiłam, zaraz bandyta. A taki szofer nie miałby uciekać piechotą, kiedy go państwo zmusili, że musiał. No Tereniu, nie płacz. Może on jeszcze wróci. A jak nie wróci, to szkoda słów. No taka ładna i taka mokra. Może już nie będę. Czy dasz znać na policję? Chodzi o auto. Prawda. Ukradł mi auto, ale tyle dobrego mi zrobił. Nauczył mi mechaniki, a to mi się przyda w stosunku do tego malutkiego, słodkiego serca. Tak pięknie.